Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Mamy w sumie dwie minuty przed godziną, to chciałam powiedzieć, dziesiątą, więc ja poczekam, aż się zbierzemy i zrobimy sobie energetykę tygodnia. Naszykuję sobie jeszcze świczkę, bo będziemy zapalać świczkę. Będzie się działo, będzie zabawa. Patrzę, czy na YouTubach się nagrywa. W miarę się nagrywa, w miarę widać. Czyli jest opcja, że film jednak na YouTubie będzie. Świeczka przygotowana. Dzień dobry, Beata. Dzień dobry, czarownica na Insta. New Line. Dobra. Jak już jesteśmy, to ja sobie przetasuję karty. I zaraz posprawdzamy energię codziennego dnia po kolei. Co tam się będzie działo we w tygodniu. Dzisiaj ogłoszeń nie jest dużo, więc możemy sobie posiedzieć przy sprawdzaniu. Jak tam wam dziomek mija? Jak tam poniedziałki? Egregor poniedziałku jest wszechpotężny, nie? Poniedziałek. Co z tym dalej zrobić? Mamy sobie przetasowane karty i zobaczymy energetykę. Królowa Pucharów na dzień dzisiejszy, czyli wszelkiego rodzaju emocjonalność. I ta, która jest naszą wewnętrzną emocjonalnością, naszym poczuciem, że mamy się kimś opiekować, że mamy się kimś zająć, ale i również taka emocjonalność, która ma się wylewać na zewnątrz. Tutaj przy tej karcie bardzo często dla życzliwych siebie spotykamy również życzliwych ludzi, więc może być ciepło i przyjemnie. Nie jest to karta bardzo mocno organizacyjno-przytupowa. Raczej daje nam takie chilloutowe, płynne, wodne energie. Jako królowa pucharów, jako królowa jezior, można by ją było nazwać. No to jest to taka emocja, która gdzieś tam w spokoju ducha przebiega. Będzie spokojnie, będzie emocjonalnie, będzie ciepło. Wszelkie sprawy, które dotyczą spraw miłosnych, spraw związkowych, one mogą być dobrze omawiane i takim właśnie rozmowom, ogarnianiu, macierzyństwu, opiece w dwie strony, bo i w naszą, i w drugą stronę. To ta karta sprzyja, natomiast gdybyśmy chcieli w poniedziałek dzisiejszy przerzucić łopatą wszechświat, to raczej nie będą to sprzyjające energie, nie będą to sprzyjające emocje, więc tutaj skupić się na wnętrzu i uczuciach stanowczo należy. Nie jest to zła karta, ale królowe jako grupa mają wodę, żywioł wody i tu mamy królowe wody, czyli wodę w wodzie, czyli rozmymłanie, rozmarzenie, rozemocjonowanie. No taką jakby złą stroną królowej pucharów może być hormonalność. Dziewczyny wiedzą, o co chodzi. Kobieta, dobra kobieta potrafi zrobić obiad i awanturę z niczego, więc nad emocjonalnością zbytnio panujemy, natomiast w całą resztę sobie na spokojnie i życzliwie wchodzimy i działamy. No i zobaczymy. No tym bardziej jeszcze, że poniedziałek jest dniem lunarnym, więc te wszystkie energie wodne się tutaj skupiają bardzo mocno. Wtorek, dzień marsowy, wychodzi nam dziewiątka buław, więc w sumie dosyć silna, mocna karta, która pokazuje, że możemy stanąć na wysokości zadania, że możemy udowodnić swoje racje, ale również, że we wtorek po walce takiej życiowej, wiecie, możemy mieć walkę z remontem, a możemy mieć walkę z panią z kiosku ruchu, że staniemy na nogach i w swoim zwycięstwie będziemy się pławić. Nie jest to zwycięstwo spektakularne, nie są to rzeczy, które dokonają się na wielkie wow, ale nie ogarnięcie nawet, tylko obronienie swojej przestrzeni, to tutaj stanowczo wystąpi. Więc ten wtorek marsowy będzie dawał nam energię do tego, żeby swoich racji, swoich poglądów dopilnować. Więc w sumie bardzo dobrze i jakby zgodnie z energetyką dnia. Środa.
Środa przy dziesiątce monet. Środa jest dniem merkurycznym, dniem rozmów, umów, załatwiania pewnych rzeczy, więc jak macie zrobić jakieś porządki dotyczące spraw domowych, jakieś umowy większe, mniejsze, coś przepisać, napisać, dopisać, z kimś się spotkać, porozmawiać, ułożyć jakiś plan, ogarnąć materię, to środa będzie bardzo do tego dobra. I w ogóle te pierwsze trzy karty, one nie są jakieś wybitnie ostrzegające, nie są złe, myślę, że do środka tygodnia będzie nam dosyć wygodnie i fajnie. Energia finansowa, energia możliwości, nie tyle zarobienia, co dostania, przekazania, pokazania, dania, wymiany takiej. To jest też energia rodzinna, energia zajmowania się czymś szerzej niż tylko ja i moje finanse, ale ja, moje otoczenie i nasze finanse. Także myślę, że tutaj dosyć dobrze w środę takie rzeczy pozałatwiamy. Większe zakupy do domu nawet mogą się w tym mieścić, ponieważ wtedy bierzemy siebie, finanse, osiłka do zakupów, do noszenia i można takie większe zakupy stanowczo robić. Jeżeli chodzi o czwartek, dzień jowiszowy, który powiększa. I co nam będzie powiększał? Będzie nam powiększał nasze finansowe ogarnięcie. Królowa monet ogarnia system finansowy. Ona niesie ze sobą pieniądz, ale nie dlatego, że on jest dany, znaleziony, spadnie nam z nieba, że jakieś przypadki tutaj się zadzieją. Absolutnie nie tędy droga. Droga jest w planowaniu, działaniu i sukcesywności. I wtedy można mówić o ogarnięciu. Czy przestrzeni materialnej w postaci posprzątania, ułożenia biurka, możecie się tym zająć w pracy, możecie się tym zająć w domu, ale również w postaci ogarnięcia finansów i spraw zawodowych, czyli podwyżki, urlopy, wszystko co wymaga czyjegoś podpisu, zgody, procedury, to w czwartek będzie dobrze robione i dobrze działane. Także w ten sposób można działać i funkcjonować. Jeżeli chodzi o piątek, papież. Ja mam rację, kropka. Ale to są dosyć wysokie wibracje na działania. Działa się na takich poziomach, które może nie wymagają wielkiego wysiłku, ale rozsądku. Albo ludzi, którzy mają wiedzę na dany temat. Także tutaj ten piątek należałoby wykorzystać do dowiedzenia się, nauczenia czegoś, spytania osoby, która jest w czymś lepsza od nas, a mamy ochotę coś zacząć, pooglądania tutoriali, jeżeli mamy ochotę zająć się, nie wiem, szydełkowaniem, bo wszelka wiedza przychodzi do nas z bardzo dobrym aspektem, a wszelkie możliwości są otwarte, bo mamy wysokie wibracje, więc i ręcznie, i głowowo, i z serca jesteśmy w stanie cudów dokonać. Nie jest to karta intensywna, ale jest to karta rzetelna. Także fajnie. Zobaczymy sobotkę. Sobota, jak to tam? Dzień wiadra i mopa. Czwórka monet. Karta dobra. Trochę czwórki generalnie nie są intensywne. Czwórki są rzetelne, drobiazgowe w kartach tarota. Dosyć umacniają. Czwórka monet generalnie umacnia pozycję, umacnia sprawy domowe, więc tymi sprawami domowymi, dom jako nasza twierdza, możemy się zająć. Umacniają się wszelkie możliwości. Raczej nie wyrwiemy się przy czwórce z pomysłami, które będą zachwycać ludzi. Raczej będziemy rzeźbić w tej materii, która jest nam dana. Czyli nawet wszelkiego rodzaju sprzątania, a w dzień saturniczny, czyli w sobotni dzień, to jest bardzo dobra sprawa, żeby zająć się chociażby oczyszczaniem energetycznym, co za tym idzie fizycznym również. Także można na spokojnie sobie planować pewne rzeczy i one będą po prostu i zwyczajnie realizowane. Tak się zastanawiam, czemu tutaj jest, ale to nie jest pucharów, tylko monet. Dobra, wiecie, nowa talia, to jeszcze się przyglądam czasem. No i mamy niedzielę, siódemka monet. No to już jest w ogóle lenistwo. A czy ziarno zostało zasiane, cały tydzień przepracowaliśmy. I jak wychodzi siódemka monet na niedzielę, jest bardzo dobrze. Gdyby wyszła w ciągu tygodnia, to znaczy, że mamy jakiś rodzaj opieszałości, coś tam się dzieje nie takiego, coś się zatrzymuje. Natomiast w niedzielę generalnie się zatrzymuje świat trochę. Taki egregor mamy. Sklepy są wyłączone z działania, firmy przynajmniej większość wyłączone z działania, niektóre na pół gwizdka, te, które są konieczne, wiadomo,
ale generalnie jest to zatrzymanie. Na ulicach mniej aut. Wszystko w rytmie siódemki monet. Czyli zbieranie siły na to, żeby od nowego tygodnia zażniwować, ponieważ te efekty w tygodniu, które gdzieś włożyliśmy, a tydzień zapowiada się dosyć dobry, właśnie w niedzielę zbieramy do koszyczka i potem patrzymy, kiedy ziarenka kiełkować będą. Także słuchajcie, myślę, że energetycznie i wibracyjnie tydzień nas nie dobije, na szczęśliwe szczęście, więc oczywiście wszystkiego najlepszego tygodniowo zażyczę. Dobrze, słuchajcie, ja przytasuję sobie karty i zapalimy sobie świecę w intencji super dobrego tygodnia dla nas wszystkich tutaj oglądających, słuchających. Podłączcie się swoimi świecami, jeżeli macie swoje świece, natomiast jeżeli nie macie, nie posiadacie, to podłączcie się mentalnie, a w domu odróbcie, czyli zapalcie świecę tak, by magia spowodowała, że tak jak znika ta świeca, tak budują się nasze dobre energie. Pamiętajcie, że w przyrodzie nie ma czegoś z niczego. My powstaliśmy z pierwiastków. Tak samo magia powstaje z czegoś, a tym czymś, co dajemy, co wkładamy, jest właśnie świeca, ogień, wosk. Niech żywioły nas prowadzą, niech nas ratują na każdym możliwym poziomie, niech woda nam sprzyja, niech ziemia nas umacnia, niech ogień nas prowadzi, a powietrze dodaje pomysłów na lepszą przyszłość. Tak się dzieje, a więc tak jest. Tutaj mówicie, że zapalicie super, bo to wiecie, nawet jak już trzy osoby do kociołka, to już jest sporo. Słuchajcie, i teraz tak, będę próbowała wyłowić wasze urodziny, może nawet wzięłabym jakąś kartkę. Jeżeli ktoś ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, jest pełnoletni, albo pyta w imieniu pełnoletniego za jego pozwoleniem, to zapraszam. Ja będę sobie tutaj wam dawała, co? Przesłania urodzinowe, tak jak robimy co tydzień dla osób urodzonych w danym tygodniu trwania kawy z wróżką. Także fajnie. Mam nadzieję, że was powyławiam. Dorota jest chwilowo zajęta, więc będę musiała sama to ogarnąć. Najwyżej będziecie przypominać karty przetasowane. Nie ma problemu. No ale w międzyczasie, słuchajcie, to ogłoszenia wiedźmofialne i zaczynamy od produktu tygodnia, którym jest, słuchajcie, kreda konsekrowana. 6 stycznia zazwyczaj właśnie w magii tej takiej eklektycznej, szeptuchosko-ludowo-wikańskiej, łącząc tradycję kredy, generalnie też znamy tą tradycję z kościoła, gdzie się święci kredę, jest święcona kreda. Nie zdążyłam wejść od tego stycznia z produktem tygodnia. Poczekajcie, Dorota. 11 lutego. Dobrze, nie zdążyłam wejść z produktem tygodnia, bo tyleż było tych produktów i akcji. Więc teraz ta konsekrowana kreda jest produktem tygodnia. Zaraz wam powiem, do czego jest ta konsekrowana kreda. To jest w sumie, jak nie wiadomo do czego, to jest do wielu rzeczy, do wszystkiego. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Dobrze, i przesłanie dla Doroty. W głowie postaraj się powolutku wzrastać. Praca nad sobą w postaci uświadamiania sobie pewnych przeszkód z jednej strony, ale z drugiej strony zapominamy czasem o uświadamianiu sobie swoich możliwości. Pracujemy nad traumami, tematem, rodziną, drzewem genealogicznym, karmą albo innymi popierdółkami, które już były. Natomiast tu i teraz nie umiemy planować czegoś, co może spowodować nasz super wzrost. Fajnie by było, gdybyś tym się zajęła, bo to będzie w tym roku bardzo ważne. Serce w transformacjach i zmianach. Nawet jeżeli nie spróbujesz czegoś rzucić, przemielić i ogarnąć, to wszechświat zrobi to za ciebie. Może to dać trudne doświadczenia, ale konieczne do dalszego wzrostu. Płynąć z prądem, robić flow. Natomiast na poziomie działania przyjaźnić się z ludźmi i intensywnie funkcjonować, wymyślać aktywności, które mogą przynieść zadowolenie. Wiecie co, bo tak jak my żyjemy, typu praca, dom, pieluchy, ugotować obiad, to jest to życie takie, może poprawne jest i może nawet ktoś bardzo lubi. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o energię życiową, to co poznamy, zobaczymy, doświadczymy, czyli musimy inicjować, dać tą iskrę do pewnych zmian, typu kupię te wrotki, najwyżej nie pojeżdżę za dużo, ale spróbuję, tak? Zrobię coś, zapiszę się gdzieś, poczytam o czymś, wyjdę na ten spacer, daję tą aktywność rycerza buław, za którą
toczą się dalej ludzie, wydarzenia i szybkość przeżywania i szybkość energetyczna, więc to jest dosyć ważne. Dobrze, nie mam nikogo innego, bo żebym się zagadałam i nie zauważyłam, jakby ktoś miał urodziny do, idę w kalendarz, do 13 lutego jest pełnoletni albo za zgodą pełnoletniego, to będziemy robić przesłanko. Kreda. Przede wszystkim zataczanie kręgu i kreślenie znaków magicznych. Taką kredą możecie zrobić znaki ochronne na drzwiach. Możecie pisać runy na wejściu, możecie pisać runy na oknach. Możecie stosować do sygili i innych znaków, które są zmywalne, więc służą na dany moment, na przykład na dany tydzień, na dane, dopóki są widoczne. A zataczanie kręgu przede wszystkim i rysowanie magicznych znaków. Bardzo często również w momentach, kiedy są ataki energetyczne i osłonięcie się tą kredą, chociażby zakręcenie koła wokół łóżka powoduje, że już poprzez tę kredę się zło nie dostaje, bo jest to, nazwijmy to, święta kreda. Dobrze, mamy Piotra, męża za zgodą. Okej. Także produkt tygodnia kreda. Gdyby ktoś zapomniał, że coś takiego istnieje na sklepie Pentagram, istnieje. Ale mówię, nie miałam kiedy włożyć tego produktu, bo tyle było rzeczy miłosnych przez ten... Dobra, Romana jeszcze będzie. Próbuję Was wyłowić. Teraz Piotrujemy. Piotrujemy. Jak powinien Piotr działać w głowie? Uspokoić umysł. Bo przy jego pomysłach, wibracjach i takim teraz osiągnę wszystko, to mogą umykać pewne ważne, naprawdę ważne rzeczy, takie rzeczy u podstaw. Więc to ogarnięcie umysłu, uspokojenie umysłu myślowo byłoby ważną rzeczą w tym roku. W sercu powinien odnaleźć swoją kobiecą stronę, troszkę bardziej wrażliwą, troszkę bardziej płynną. Bo mocny charakter to fajna rzecz, ale fajne, jeżeli ma się przy tym dobre, pozytywne serce. Dzięki, fajna bluza, fajna. O, w ogóle w karty. A w działaniu też rycerz pucharów, tam królowa pucharów w sercu, czyli też łagodność traktowania pewnych rzeczy, wydarzeń, osób. Łagodność nie oznacza na przykład wybaczania wrogom. Nie tędy droga. Łagodność oznacza, że ich nie pozabijam. I w zasadzie jak zrobię porządek, to będzie to stabilny porządek, ale z dobroci serca, bez urywania rączek i nóżek. To jest takie adekwatna przewina do kary. Na tej zasadzie, tak? Czyli nie będę mściwy, będę sprawiedliwy. Bo my często mylimy dobroć serca z dawaniem sobie jeżdżenia po tyłku i po głowie, wchodzenia, skakania. To nie tak. Dobrze, i przesłanie dla Romany. Przesłanie dla Romany. Urodzinowe. W głowie. Sprawiedliwość, czyli równowaga. Względem wiatrów, burz i wichur życiowych zachowaj równowagę, ponieważ czasem i tak wyżej tyłka nie podskoczysz, a pewne rzeczy trzeba załatwiać systematycznie i z logiką, a niekoniecznie z emocjami, bo wtedy źle na tym wychodzimy. Serducho w cesarzu. Ja Wam zawsze mówię, że męskie myślenie emocjonalne bywa bardzo wygodne. I dołożenie dozy męskiego, jako że jesteśmy całością, więc męską stronę swoją też mamy, dołożenie do naszych emocjonalno-kobieco-hormonalnych spraw emocjonalnych dozy męskiego myślenia w postaci konkretu, nikt nie będzie mi rączki, nóżki urywał, nikt nie będzie mnie szarpał za włosy, moje granice są moimi granicami, jestem w stanie je obronić, jest bardzo zdrowe i tak należy działać. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, niech to będzie szybko i celnie. Wyznaczać sobie cele i do nich dążyć. To nie jest tak, że my wyznaczając cel od razu go osiągniemy. Małe kroki w szybkich ruchach powodują, że osiągniemy go szybko. Małe kroki w szybkich ruchach. Dobrze. Oczywiście tym, którzy mają urodziny, wszystkiego najlepszego. Ogłoszeń nie będzie dużo, ale będzie trochę. Zbliża nam się 16 bodajże lutego
Pełnia, tak? Mamy pełnię śnieżnego księżyca i to jest, słuchajcie, środa. Cały czas na tę środę można się zapisywać. Koszt to jest 22 zł. Bierzemy udział we wspólnym, grupowym, wręcz bym powiedziała esbatowym rytuale, czyli nie marzniemy po lasach i łąkach, ale każdy w zaciszu swojego domowego domu tworzy magię. Wiążemy sobie supły, które zabezpieczają naszą energię od esbatu do esbatu, losujemy runy, które wspomagają nas od esbatu do esbatu, prowadzimy rytuał z pewnego rodzaju powtarzalnością i po prostu działamy. Pełnia jest na przypełnianie, wypełnianie, napełnianie, więc jest na dobrobyt wszelaki. Także zapraszam, jeżeli brakuje, a nie ma takich osób, którym nie brakuje, nawet jak mamy potąd, to jeszcze możemy więcej, a jeszcze możemy potem ludziom, a jeszcze możemy w ogóle bardzo. Więc to jest takie fajne, że to wiecie, never ending story. Więc to jest dla wszystkich. I pamiętajcie, że sukcesywne działanie jest sukcesywnym działaniem, więc Azalisz, ja się spotykam z Wami co pełnia i co nów, więc warto się zapisać imię, data urodzenia na mail ritualezotarot@gmail.com. Kolejne ogłoszenie rzeczy, które się dzieją w tym tygodniu, słuchajcie, w piątek, czyli 11 lutego o 21 na kanale i te od razu mówię, poza pełnią i nowiem, wszystko jest dla nas darmowo, tylko Wy musicie się przygotować do tego, zapisać i być. Znaczy zapisać w kajeciku, że będzie miało miejsce, bo nigdy się nie trzeba do tego zapisywać, tylko pełnię i nowie to jest wyjątek, natomiast takie nasze działania to są naszymi działaniami. Słuchajcie, jako że luty jest miesiącem naszym miłosnym na pentagramie i codziennie, jak jest prąd, światło i różne inne ważne rzeczy, no ale staramy się codziennie, wy musicie codziennie, więc ja też muszę, więc o tej 21, nawet jak nie ma programu, to działamy, bo robimy ten dekret na miłość, tak? Odblokowujący i jednocześnie przyciągający poprawne, realne stosunki z ludźmi. Ale właśnie, że to jest miesiąc miłości, jest dekret na miłość, jest pudełkowy walentynkowy, który będziemy czynić 14 lutego, więc jeszcze w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, to piątek mamy na zrobienie, tak wymyśliłam, słoika. No ja mówię słoik na miłość. Natomiast jest to generalnie słoik, który ma poprawić relacje międzyludzkie. Może poprawić relacje z grupą, może poprawić relacje z daną osobą. On nie zmusi na siłę kogoś do kochania, ale może tak wiecie, wyeksplodować pozytywne emocje, zniwelować negatywne, osłodzić nam nasze żywoty. Nadaje się do partnerstw, nadaje się do kraszy, czyli do tych, którzy nas interesują. Nie zaszkodzimy tym, to jest magia sympatyczna, ta magia nie naruszy wolnej woli, nikogo nie przyciągniemy na siłę, ale kontakty mogą być słodsze, fajniejsze, a być może może osłodzić stosunki w pracy, stosunki z szefem, także słoik jest na wszystko. Będziemy robić wspólnie jeden słoik, natomiast po prostu będziecie wiedzieć, jak to zrobić sobie potem. Potem to sobie można zrobić milion takich słoików na wszystkich. Także tak, i na grupę, i ten. I potrzebna jest do tego na pewno kartka. Najlepiej, gdyby to był pergamin, papier czerpany albo coś naturalnego, ale umówmy się, nie każdy jest frikiem kartkowym jak ja, albo czarownicą i ma takie dziwne rzeczy w swoich zasobach, więc kartka, fajnie by było, gdyby jednak była tam, wiecie, bez linii, biała. Potrzebny jest pisak, czarny bądź czerwony, najczęstsze kolory używane w magii. Dobrze by było, jeżeli ktoś jest taki bardziej zaawansowany, żeby to był pisak, którym na przykład piszecie w Księdze Cieni swoje zaklęcia. Ja myślę, że częściowo jestem w stanie użyć smoczej krwi i pióra. Wiecie, no takie tam drobiazgi, które się liczą, bo wkładamy w to energię i pomysłowość, aczkolwiek nie są najbardziej istotne w dobrym wykonaniu żadnego rytuału. No bo nie każdy ma wszystko, a na tyle krawiec kraje, na ile mu materii staje. Umówmy się, nie każdy jest frikiem, że ma pół szafek długopisów, smoczej krwi, piór i różnych innych dziwnych rzeczy. Tak, ja jestem, więc tak sobie mam. No i na pewno można by było mieć cynamon. Przydatna by była świeca, jak nie macie żadnej, to podgrzewacz. No te słoiki też nie będą jakieś wielkie, a chodzi o to, żeby ta świeca stanęła na słoiku. Ja osobiście też będę chciała użyć podgrzewacza, poszukam, czy nie mam dużego pomarańczowego. Niech zerknę w ogóle, bo... O, chyba już nie mam. No to będzie mały pomarańczowy, bo to wiecie, tak z miłością, czerwony, różowy, tego typu rzeczy, coś tam. Jak nie, to posypię brokatem, też będzie ok. Mogłabym oczywiście użyć woskowej, różowej świecy chociażby, bo one się dobrze kleją do wieczka, ale jednak trzeba na to mocno uważać i w ramach działania na wszystkich frontach, potem będzie pewnie program, no to umówmy się, że pilnowanie świecy
No, także ja myślę, że podgrzewacz. No i można oczywiście wszystko, co nam się kojarzy jeszcze z miłosnymi sprawami. Jeżeli będziemy mieli cynamon, to fajnie. Czy to będzie kawałeczek obciętego cynamonu z laski cynamonu, czy to będzie proszek, obojętnie. I już z tą podstawą będzie... A, i słoiczek z miodem. Duży, mały, obojętnie, jak masz miejsca. Ja mam takie nawet malutkie miotki. Więc te miotki można super wykorzystywać. Jak nie masz, to sobie wlej do pudełeczka miotku, tak? Bo też można. Byleby było coś z miotkiem i może być coś do ozdobienia tego słoika, żeby on wyglądał miłośnie. Umówmy się, magia wzrokowo też działa. I właśnie z tą podstawą już będziemy czynić. Możecie olejek różany, płatki róż, wszystko, co Wam się z miłosnymi sprawami kojarzy w takich artefaktach, kwarc różowy, tak? To są takie podstawowe rzeczy magiczne, miłosne. I taka podstawa da nam do stworzenia tego słoika miłości. Papier i długopis potrzebne, bo będziemy w odpowiedni sposób pisać odpowiednie rzeczy, zginać odpowiednio kartkę i będziemy działać. Więc to jest dosyć ważne. I to robimy w tym tygodniu, w piątek o 21:00, jeżeli wszystko zadziała. Jeżeli nie zadziała, to chyba z takiej perspektywy zrobię, bo chyba, że całkiem padnie na przykład prąd na cały dzień, wtedy nawet telefonu nie naładuję, a czasem internet też nie chyci. Ale jakby nie było, wiecie, że w tym tygodniu dwa programy były z łóżka, że tak powiem, magicznego łóżka, na którym stawiam karty, tak, ja na nim często karty stawiam, z tego względu, że w ogóle internet dużo nie działał, więc to tak każdy orze jak może, że tak powiem, także tak. Dobrze, tutaj Ania nie może dołączyć do kursu Tarota. Kochana, Dorota się tym zajmuje, znajdź Dorota Bławat Biuro na Facebooku i tam pisz wiadomość, bo ona ogarnia logistykę tego wszystkiego. Jak mówiłam, ja lód jakby kursowo już zamknęłam, ale musicie to wyjaśnić po prostu, tak? Także tam ja i tak wszystko wiem, bo Dorota mi mówi, tylko tyle, że tam piszcie, bo ja nie odbieram Messengera, umówmy się, bo po pierwsze nie dochodzi, potem jak dojdzie to po 3 miesiącach, a potem to ja już po prostu przestałam grzebać w inne, w spamie, w inne. Wychillautowałam. Także tutaj tu jest kłopocik ze mną się porozumieć. Dobra. Czy ja jeszcze coś mam? Produkt tygodnia. Sprawa pogadanki w piątek. W piątek dzień Wenus. Bardzo fajny na miłosne działania. Fajnie, że nam się tak złożyło. Super. I tu jeszcze księżyca przybywa ekstra. Potem mamy czwartek 17, nie, wróć, bo mi się pomyliło, bo z tymi ostatkami. Mamy piątek 18, na którym zrobimy tą neurografikę, to też będzie pogadanka, a potem w czwartek 24 w ostatki, w towarzystwie pączków, faworków, karnawału, tańców, hulanek, swawolów normalnie, będziemy robić misę na bogactwo, ale oczywiście wszystko i artefakty, które są potrzebne, ja Wam rozpisuję wcześniej na Szkole Magii Tarota Wróżki Anny, więc warto się od czasu do czasu tam udać i przejrzeć posty, czy ja czegoś tam nie wrzuciłam dosyć ważnego, takiego, wiecie, co będziemy robić, czynić w danym momencie, w danym tygodniu. I tak sobie myślę, że chyba to... Ja już więcej ogłoszeń nie mam. Zapraszam oczywiście wszystkich na błogosławieństwo tygodnia co tydzień. Ja rozumiem, że czasem wyjeżdżamy, czasem padniemy, ale generalnie nawarstwianie tej pozytywnej energii jest ważne. Kościół wiedział, co robi. Pamiętaj, byś Dzień Święty święcił. Msza w niedzielę musiała być. Dlaczego? Bo to jest nawarstwianie energii. Nie będziemy tu dyskutować, czy dobrej, czy złej, bo to też jestem przekonana, że oni sobie mogą robić swoje rytuały, ale jak my wchodzimy z dobrą intencją, to nam nic nie jest w stanie zaszkodzić. Jeżeli nie jesteśmy takie, wiecie, klapki na oczy i wszyscy mają rację. Dlatego ja Wam nie próbuję narzucać swojego zdania, pokazuję je, natomiast Wy wybierajcie te rzeczy, które z Wami rezonują. Zawsze tak. To nie sekta. Także w ten sposób. Natomiast właśnie to taka systematyczność działania. Po pierwsze nas uczy systematyczności, a po drugie wkłada energię i buduje cegiełka po cegiełce naszą dobrą rzeczywistość. Efektów nie widać od razu, a potem się dziwimy, że nagle jest życiowo tak w porządku i tak fajnie. No i oczywiście zapraszam te osoby, które jeszcze nie zaczęły dekretu, żeby ten dekret z nami zaczęły. Do końca lutego mamy akurat 21 dni, więc jeżeli... 14, 21, nawet 22, z dzisiejszym to, no tak, 22, czyli, a można przedłużyć, przecież nikt nie mówi, że w marcu nie można tego dekretu dokończyć czytać, ale jeżeli zaczniecie z nami dzisiaj czytać,
to przez te minimum 21 dni będzie czytany wspólnie, więc to jest fajne. Więc jeszcze zapraszam do dołączenia. I chyba tyle z takich ogłoszeń wiedźmofialnych mam. Tutaj, ależ to jest rytuał kościelny. Tak, tylko że teraz wiecie, w tych naszych new age'owskich poglądach to, że bardzo źle, że bardzo dobrze, że czerpią energię, że nie czerpią, nie wchodzę w to. Wchodzę tylko jedynie w to, że jak wejdzie babcia do kościoła, jest bardzo wierząca i ma bardzo dobre serce i bardzo dobre chęci, to myślę, że nikt z niej nic nie wyssa, bo ona po prostu ma taką tarczę obronną, anioły, nie anioły, jakby zwał, że nic z niej nic nie wyssie, także w ten sposób. Natomiast cała struktura i system KK no, jest sektowaty, no umówmy się, z tym, że tak rozrośnięty, że już tego do końca nie widać, bo nie dało się aż tak zniewolić. Zresztą my się trochę już wyzwalamy, mamy dojście, widzicie i teraz widzicie, że wiedza wyzwala. Czy 100 lat temu ja bym miała blade pojęcie o tym, skąd się wzięło Boże Narodzenie, skąd się wzięła Wielkanoc? Nie, nie wiedziałabym. Jest takie dojście do informacji, że można się dowiedzieć, przeanalizować i po prostu zmądrzeć. A jak się zmądrzeje, to się robi lepsze rzeczy dla siebie. Czyli wiedza jest władzą. Dlatego ta wiedza zawsze była ukrywana. I przez faraonów egipskich, tak, przysłowiowych, i przez archiwa watykańskie, różne takie ważne rzeczy. Ale to są teorie spiskowe, ja nie jestem płaskoziemcą absolutnie. Dobra, wyłączam się z YouTube'ka. Na YouTube'ku widzę, że się nagrało. To nagranie będzie. Pa, pa, pa.